Dzień dobry, witamy w drugim odcinku Więzienia SCP i po raz pierwszy... Trzecim. Drugim! Właśnie chciałem drugim. O tym powiedzieć. Tak jakby drugim, ale jednego odcinka nie widzicie. Teraz wam odpalę taki malutki fragmencik. Dobra, ja nie mogę się bić. Czemu mnie bijesz? To cię... A, to ty... Ty jesteś idiotą, no ty jesteś idiotą! To jest... Proszę bardzo, dlaczego właśnie tego... Dlaczego to jest drugi odcinek? Bo... Wstyd mi było tamten wrzucać, powiem szczerze, bo to co ja tam zrobiłem, to głowa mała. W skrócie pobiłem Matiego zamiast strażnika. Jakoś później tak za mną to wszystko chodzi, mówię nie wrzucę tego. No, także cześć Mati. Cześć. No i mamy kolejny. Wiesz, że to nie pierwszy raz w tym wiem, ale to robiłeś. Ale ja byłem przekonany, że biłem wtedy strażnika i... Dobra. Ej, ty faktycznie, oni mieli rację, ja myślałem, że nie pierdziałem głupoty. Właśnie. Wyrzuciłem strój. Ile masz w kurwu za każde 12. Pogadanie? No a ja miałem po jeden, ty mieli rację ludzie. Ale co, i że teraz ciebie, że masz mnie wkurzenia? No nie wkurzają się na mnie aż takie jak na ciebie. Dostaję jeden wkurzenia za każde jakieś tam ich gadanie. Ale to masz ten lepszy strój, tak? To tylko przez to. Okej, właśnie. I wyrzuciłem strój więźnia. Myślałem, że czekaj, a jeżeli ja po prostu zdejmę swój... O jeden, skoczyłem i dwa, mam dwa wkurzenia. Ja mam 33. Dobra, to pobijemy go i weźmiemy strój. To jest więzienie SCP dla tych, którzy nie oglądali odcinka u Matiego, ale polecam, bo tam, no, tam jakby się wszystko zaczęło i miejmy nadzieję, że tutaj się pomóż wszystko... Pomóż mi! Spokojnie. O, czekaj. Mam lipę. No, ja też mam lipę. Mam 99. To już i gadasz. No tak, ja wiesz, musiałem wszystko ładnie powiedzieć. O, tu jest izolatka, do której za chwilę pójdziemy. Dobra, tego. Dobra, dostał. Okej. Okay. Uderzyłem ciebie przez przypadek, sorry. Pyk. Tak, nie mogę się bronić. Ja też mam problem. To nie walczy na moment. Kurde, ajajaj, położył mnie. Nie chcę stracić tego stroju. No, nie dziwię się. Dobra, uciekam przed nimi do szafy. No, tylko ich będzie teraz coraz więcej, także uważaj. No, więzienie SCP, dużo SCP tutaj jest namalowanych na mapie, bo niestety ich nie można zobaczyć w grze, a szkoda, bo to by tak, było... Tak, byłoby fajnie, to byłoby takie śmieszne. Gdyby można było edytować teksturki w tej gierce. No i można tutaj uciec bez żadnego przedmiotu i to będziemy dzisiaj próbowali zrobić, zobaczymy czy się uciekłem. Uda. A, już uciekłeś. W tym odcinku, którego nie zobaczyliście, no to już... Byliśmy bardzo blisko. Znaczy Mati był bardzo blisko. Ja sobie gdzieś tam siedziałem i po prostu obserwowałem go z góry, więc to nie Plan na ucieczkę jest prosty i do wykonania. I potrzebne są tylko dwa cyjanowe klucze. Czy czerwony też jest potrzebny? Też jest potrzebny. A, no to czerwony też jest potrzebny. Czyli dwa cyjanowe, dwa czerwone, ale to wszystko po kolei. Kurde, jakiegoś strażnika bym musiał... Rzeczywiście się na mnie co chwilę denerwują. O 10 mi skacze. Czyli dobra. Jeżeli będę miał po prostu jeden strój, to będzie spoko. Już mam 58 na przykład. No, ja mam 70, ale... A, bo dobra, ty czekasz na mnie na górze. Nie, jestem tutaj obok. Siedzę sobie. A. To ja też. No siema, to ja sobie do szafy schowam. Tak po prostu. Mam już 60 zdenerwowany. A, dobra. Mogę iść. A, bo... Okej. Okay. Chcemy go pobić? Jeżeli potrzebujesz stroju. No wiesz, przydałby się. Jeżeli to rzeczywiście będzie tak działało. Tylko wyrzuć ten strój więźnia z EQ. Pyk. No szok. Nie uwierzyłem, że to zadziała. Dobra. Kurde, no bo ludzie pisali po prostu to w komentarzach i Mati jeszcze mówi przed chwilą, że głupoty to są. Bo tak mi się... Ej, ja mam 100 z tego. Złości. Ja bym musiał się ukryć na chwilę, wiesz? Albo po prostu pobiję tego gościa. O, dobra. I ja sobie tutaj poczekam jak coś. Dobra. Nie pamiętam jak to się szło. W dół musimy iść. Z tego co pamiętam. No i później w prawo. Dobra, mam 90 złości. Ale tutaj, tu gdzie ty jesteś, czy tu gdzie ja jestem? Nie, tu gdzie ty jesteś. Tylko ja sobie, wiesz, o kurde, kontrabanda. Ale dziwne, wiesz co miałem? Jedyną rzecz z kontrabandy? To miałem... O. Strój strażnika. Lubię sobie odpoczywać, wiesz? A weź spróbuj te stroje położyć na przykład gdzieś na górze, zabrać im te stroje i na górę gdzieś tam schować.
Same stroje. I pałki. To już będą, wiesz, czekały na mnie te. Nie będę musiał kolejnego strażnika bić. Oni akurat mają dwa potrzebne klucze. Kurde. No. Idzie kolejny z kluczem, nie? Cyjanowym. No, to jest totalny niefart. Ty nie blokujesz. No, nie blokuję. No, a powinieneś, bo ja chcę uderzyć typa przed tobą, a ty dostajesz na łeb ode mnie. A od ciebie? A ty sobie nie zaznaczasz gościa, którego bijesz? Czasami zaznaczam, a jak jest dwóch... Nie, no ja nie. Właśnie staram się zaznaczać i wtedy przy tej sytuacji, to ja ciebie wtedy zaznaczyłem. W tej właśnie złej sytuacji, której się wstydzę bardzo. A. No, właśnie. Wspaniała to była akcja. Bardzo wspaniała. Pokazała, jakim człowiekiem jesteś. Ale to był mały wypadek. Dobra, czekaj na mnie, ja do ciebie za chwilę. Czekam na ciebie spokojnie, jestem ukryty w szafie. No, fajna zabawa. Staraj mi się już jak najmniej bić strażników, których nie trzeba. Dokładnie to samo myślę. I są tutaj trzy etapy ucieczki z tego więzienia jakby. Niby opis mapy mówił o tym, że są jakieś checkpointy, niestety tych checkpointów nie ma, albo nie potrafimy po prostu ich znaleźć, więc... Co? No to są checkpointy, ale nie takie, że się zapisujesz przy nich, no to jest chyba niemożliwe w tej grze. Chodzi no ja, jak tak rozumiem, wiesz, checkpoint. A ja rozumiem to w taki sposób, że to jest miejsce, do którego musimy się udać, jeżeli chcemy uciec. Okej. Okay. Tak, wiesz, 1, 2, 3. Rozumiem. Rozumiem, dobra. W ogóle przeszedłem, w zwykłym stroju mam już 69 wkurzenia strażników, siema. Tam. Czekaj, ubiorę się tylko. Zobacz. Kałem na ciebie. Okej. Okay. Tak. 63, ciekawe czy będzie mi tak też to malało. Pałę weź. Gdzie ją masz? Tam były pały obok położone. A, dobra. Czy ja się cofam po jedną. Powiem ci, że ciemno jakoś u mnie jest na ekranie, więc nie widziałem. A. Wiesz jak jest. Rozumiem. Dobra. Nie mam ci tego za złe. I czekaj, nie wiem, to pomieszczenie też jest jakieś z SCP, ale nie potrafię powiedzieć co to dokładnie jest. O, idzie gościu, ale nie z tym kluczem. Dobra. I, no i teraz tutaj. W zasadzie musimy czekać. No właśnie. Na cyjanek. Na cyjanowy klucz. O, idzie gościu z fioletowym, ale nie chcemy go bić chyba, nie? Bo tak to po prostu będziemy wszystkich bili w końcu. O, ile ci skoczyło? Czekaj, 38, a mi? W ogóle nie skoczyło. Fajne, bardzo fajne. Mogliśmy go pobić, tylko dla ten, żeby kamera zauważyła i żeby więcej przyszło. No tak, to mogło. No dobra, no i zajebiście. Zostaw go, nie widzę. Dobra, dobra. Powiem tak, ja go nawet nie dotknę tutaj. Zajmij się. Ja już nie chcę problemów. Z góry strażnik idzie. Mam go pobić? No ja już sobie poradzę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, z tym już mi pomóż, bo mam bardzo mało energii. Dobra, dobra. Dobra, okej. Ja przynoszę tego typka. Jestem. Odkładam klucz. A ty też przyszedłeś? A, jeden miał. Chodź, bigo, bo ja mam mało HP bardzo. Okej. Okay. Mam 7 HP. Weź z kogoś po prostu energola. Mają? Ten nie ma. Ten ma. Energy drinka. Znaczy energy drinka, nie, bo to nie chodzi o energię, tylko HP. No, no ale, a ile masz energii? 100. Mam 17 HP. Ja przed chwilą adrenalin shota wziąłem. Dobra. Prowadzisz? Żeby nie było tutaj, wiesz, żadnych problemów. I tutaj można spaść. Tak? Trzeba uważać trochę. No właśnie, bo to jest takie kurde... No. Patrzcie na mapę po prostu, to jest ta no droga. No właśnie, na mapie jest pokazane co jest. No. Ja na początku myślałem, że te takie szarawe kwadraciki to jest po prostu spadek i że nic się nie da zrobić. Ale jednak nie. Ja bym, wiesz co, poczekał, aż nam minie złość na strażników, chodź. Kurde. Pobiją nas? Dobra, usiądźmy. Na spokojnie, no tak. Spokojnie, no jesteśmy rozmowa, po prostu strażnikami. Rozmowa zwykła. No, tak. Idzie kolejny strażnik. Dobra, temu już nie robię taryfy ulgowej. Dobra, też go uderzyłem. Ale mam 100 znowu złości. Zabiorę go. Okej, okay. Do góry?
On ma cyjanowy, więc unlucky. Hmm. Dobra, zostawię go tu. Dobra. No, o, kamerę. A i czerwony te, też nam jest potrzebny, tak czy siak. Ten jaki ma? Ten ma żółty. Ten jakiś nieudany typ. Dobra, miał adrenalin shota. Czyli musimy teraz z czerwony, dwa czerwone w sumie klucze znowu. No, zobaczymy, co jest w kontrabanda, a nie, nie, zobaczymy. Ten nie, niestety nie będzie można zobaczyć. Czyli co, czekamy na kolejny... No w zasadzie tak, teraz no. Musimy czekać, aż przyjdzie typ z... Szkoda, że tutaj nie ma szaf, nie? Żeby się jakoś schować przed nimi. Tak, mi już tam spadło prawie do... Mi do 80. No, tak samo. 80 jest. A coś miał jeszcze? Śrubokręt. Kurde, bo... O! Co ty? Dobra. Wiecie, co... Już się zaczyna. No, już pałka była no, wyciągnięta. Cholera, no gdzie oni są? Sanitariusz dopiero biegnie. O, jest jeden, Bonin. Idę pobić Bonina. A ma czerwony? Jest... A nie, on nie ma czerwonego. O, cholera. Powrót do celi. Powiem tak, jeżeli znajdziemy na czas czerwony klucz, to powrót do celi jest na mnie straszny. No. Dobra. Leży. Fioletowy. Fioletowy. Nie znajdziemy. Musimy wrócić chyba. Aj. A chwila, no. Jakiś strażnik powinien za chwilę tutaj przybiec. Halo, strażnicy. Biegnie, Rogers. On ma żółty. No właśnie, on laki strasznie. No. Ty dostał. Przez... O. Stary dobry lockdown. Dobra, leży. Dobra, powiem tak, jest lipa, bo twój strój stracę. Mhm. Może go gdzieś schowam. No, schowaj go tutaj po prostu do góry. Ja swój może też schowam. Jezus, sorry. Oj, dobra. Dobra, dobra, ja wybiegam jak coś. Zostawiłeś strój? Nie. Nie mogłem wyrzucić, bo przedmioty leżały wszędzie. Ty, to jest dziwne, ale zobacz, ja mogę sobie tutaj chodzić. On tylko szczeka? A spróbuj może, wyjmij ze mnie ten, bo ja mam go w sobie. Okej. Okay. Dobra, jest. O, tutaj leży. Burz, właśnie tam. Tam będzie bezpieczniej. Okej. Okay. A ty jest, wiesz jeszcze co baton mi... ten. No jeszcze czekaj. Kurde, i wychodzę. A nie, dobra, myślałem, że on te przedmioty, które... Tutaj jestem, tu panie strażniku. Dobra, zresetowaliśmy się. Ale unlucky. No. Jakby... Myślałem, że szybko nam poszło, ale tak chyba jednak nie. Ale dziwne, że w ogóle psy mi nic nie chciały zrobić. Ale dobra, mamy już jakimś ten... Mamy już coś tam zapisane, tylko co dalej z tymi czerwonymi kluczami, bo... Bo to jest kwestia szczęścia tylko i wyłącznie. Wiesz, solo to kurde łatwo by było stąd uciec. No. O, zobaczcie gościu z czerwonym kluczem. Właśnie. A, bo ty tu w sumie nie widziałeś, dobra, ale obok mnie po prostu przechodził. W tamtą stronę, gdzie go potrzebujemy. Niestety. Kurde, no Jezu, do izolatki mnie ciągną. Tak? Ja w sumie nie wiem. Ale chyba do szpitala idę. No w sumie jest taka droga. Taki labirynt tutaj jest. Albo też do izolatki. Chyba w czasie lockdownów jest izolatka. No. O, idę, spokojnie już. Dobra. Nie wiem. Dobra, wracam do celi i nie będę z tobą siedział na razie. No, na razie. Okay, ja sobie pobieram sam ziemniaczki. Mam nadzieję, że na mnie nie zabrały dzięki temu. No nie, no też mam taką nadzieję. Szkoda, że tych kluczy nie da się, nie wiem, jakoś ukryć po prostu w jakimś miejscu, tak żeby oni nie mogli tego znaleźć. No na upartego tema, że też się... A wiesz nad czym myślałem? Tylko, że chodzi ogólnie o więzienia. Że po prostu robisz dziurę w ścianie i jest jakieś pomieszczenie, do którego może się dostać właśnie przez ścianę. I zostawiasz tam klucze i tą jakby ścianę, wiesz, łatasz. Ja się też o tym myślałem, no. No. I pytanie, czy te klucze tam zostaną wtedy, czy nie. No, to jest takie nawet ciekawe, czy tak to działa. Powiem ci, że nie wiem, gdyż chyba w więzieniu nie ma pokoju, do których jakby nie da się dostać.
Natomiast jest ziemia, którą da się zakopać. Ale tutaj na przykład jest takie... A nie, dobra, bo tu są jeszcze jakieś stoły. Czy nie bierzemy tego? Rzeczy z szafek? Jakiejś broni, czegoś takiego? Nie. Dobra, jak niepotrzebne, to niepotrzebne. To runda druga, zobaczymy. Nie, nie tu. Tam jest izolatka. To chyba ja już znam te miejsca na pamięć. Dobra, ale skacze to, ta złość strażników. Ile już masz? 60. Ja też mam 60. O! Cyjanowy. Ale i tak go potrzebujemy, nie w tym miejscu. Bierz go? No, zajebałem mu bułę, żeby za mną biegł. Dobra. Ale dzbany. Tamten gdzie pobiegł w ogóle? Zagubił się. Halo, tu jestem. Biegnie? Biegnie. Chodź, chodź. O! Czerwony klucz, ale... Kurde. Tam jeszcze cyjanowy jest wyżej. Mhm. Ten nie wiem. Ten nie, fioletowy nie ma. Tutaj, nie, 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 coś, ja sobie biegnę po prostu. Dobra, tutaj już dostałem łomat. Ale kurde, mocny. Dobra, leży. O, czerwony. Oj, bronię się mhm. potężnie tylko. Dobra, leży. Nie byłem useless. Zarąbista sprawa. Tu ma cyjanowy. No to bierz. Szybko. Powstrzymam ją. O, ona ma cyjanowy. Dobra. Ty, ona biegnie za tobą, wróć się. Fuck, a mogę ją zgubić? Ale ona ma cyjanowy, ja muszę przejść. Aha, też. Dobra, biegnę. A jak mi zrzuci, to będzie lipa. Dobra. Wracam. Nie masz pały? Nie mam. Nie brałem od nich. Znaczy, ten, którego bijem, miał tylko klucz, nic więcej. Sen cyjanowy. Okej. Okay. Pała zawsze jest w innym czekaj. Miejscu. Kurde. Musisz przejść tu do mnie. No, ale nie mam klucza. Spokojnie. Na chuj tak wyrwałeś do przodu. Chciałem się ukryć i poczekać w spokoju na ciebie. No to teraz masz. No, masz babo placek. Ja, jakbyśmy to zrobili. Ty, a da się ich zrzucić jakoś, nie? Myślisz, że dam radę go zrzucić? Dobra, albo spieprzam stąd po prostu. Nawet jak go zrzucisz, to mi nic nie da. Okej. Okay. Chwila, ja się ukryłem. Ale ty jest więcej niż jeden. Tam masz czerwony. Okej, okay, odpoczywam sobie. Ja czekam, aż ktoś przyjdzie do mnie. Mhm. Patrzę na mapę. Ale w sumie się nie zapowiada, żeby ktokolwiek szedł. Ale są tam nasze itemy nadal? No są, leżą sobie. Da, właśnie ja się tam jakby ukryłem w tym pokoju. Do mnie nikt nie idzie. A ty masz metal baton, to jest jakiś lepszy. No tak. Okay. Ja sobie sprawdzę, co to jest. Z tego Robocopa. Mhm. O właśnie. Idzie typ. Co ty możesz mieć? Co ty możesz mieć, wariacie? Chodź. Są jakieś przejścia. Tu jest kolejny SCP. Fajnie to jest zrobione. Tylko szkoda, że nie można zrobić takich modeli. No właśnie, bo widzę, że to ma być jakby SCP chyba komputer, a niestety no... Musieli użyć modeli, które są już w gierce. Fioletowy? RNG! No, to jest najgorsze. Bo to więzienie nie zostało zrobione, żeby dwie osoby mogły przejść. Tylko, że jedna ma przejść i tyle. Dlatego my sobie to bardzo mocno utrudniamy teraz. Fioletowy klucz. Kolejny. Ty, jakoś energia mi bardzo szybko spada. Nie rozumiem dobra, tego. Dobra, idzie cyjanek. Idzie cyjanek? Ale z dobra. Kumplem. Oj, to niedobrze.
Dobra. Pytanie, czy dam radę 2 na 1. Dwóch Macejanowy, nie? Jak coś. Kurwa mać, no. Widziałem, dwóch położyłeś. Jednego położyłem. A ten fioletowy? No to wcześniej no. Już położyłem. Grym... Nawet czerwony klucz zdobył. To w sumie mógłbym... Bo tylko raz czerwonego klucza, nie? Się używało. Tak, tak. No. To kurde, stoję przy kamerach. Żeby jakoś wezwać strażnika, ale tutaj nikt kompletnie nie chodzi. No właśnie. No, to jest najgorsze. Nie wiem. Co z tym więzieniem. Bo jest helikopter. To już rozkminiliśmy, że jest helikopter, którym się ucieka. No ale trzeba do niego jakoś tam dotrzeć. No właśnie. Potrzebny tylko czerwony klucz no. I w zasadzie można biec. Dokładnie. No to jest taki labirynt tam. Do tego miejsca, żeby dobiec. O! Idzie do mnie chyba czerwony klucz. Znowu muszę dymać od początku. Okej. Okay. Mam ten czerwony klucz zdobyć i przebiec dalej o jedną bramkę czy coś, czy... No biegnij, no. Dobra. Jest do helikoptera. No. Biegnij. Uwaga, pytanie, czy wiesz, czy się powiedzie ta walka? Dobra. Dobra, leży. O! Piękne uczucie. Okej, okay, i muszę... Dobra, jestem za tymi drzwiami. No, musisz tam te labirynty pokonać, faktycznie. Tylko chciałbym, wiesz, poczekać chwilę, aż mi minie... Tam nie będzie za bardzo strażników. Trzech idzie właśnie, czterech, sorry. O. No. A ty tam możesz ich pomiędzy tymi gównami, wiesz. No właśnie ukryłem się w jednej odnodze labiryntu na razie. Takie, wiesz, ślepy zaułek. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Ale przeszedłem twoje przedmioty tak, że tutaj są, więc spoko. Cyjanowy klucz. Kurde, no gdyby dało się skopiować jakoś ten kluczyk, cokolwiek. To by było takie prostsze. No. Dobra, i ty uciekałeś, jakoś na zewnątrz pamiętam wybiegałeś. No to wszystko jest w miarę proste. Tu, tu. Tu, tym labiryntem. I tu jest gdzieś helikopter. Dobra, próbuję. Poczekać przy helikopterze. Nie poczekasz, bo snajper będzie do ciebie chyba strzelał. W sensie, bo będzie lockdown za moment, znając życie. Cholera, no! Zabiłem już ze 3 osoby. Dobra, jest cyjanowy. Fuck. Siema. To ja jestem obok. A? Chodź, weź go. Jak to? Co ty robisz? Tam był jakiś spadek na dół. Po prostu. No był. Weź i biegnij tam. Ja sobie tutaj poczekam na cyjanowego kolejnego. Nie no, ja poczekam tutaj. Nie oddalam się bez ciebie. No, przeszedłem i patrzę, jestem nagle na dole. Tam był jakiś... Jakiegoś cicho się zrobiło. No, ja mówię, nawet się nie będę odzywał. O, żółty. Nie, weź się idź, ukryj. Nie ma sensu, bo stracisz w końcu ten klucz. Ja sobie tutaj poczekam na jakiegoś cyjanowego i tyle. Dobra. No. Tam weź swoje przedmioty i spróbuj czerwony też zdobyć. Zamiana ról. Żeby nie było. No. No dobra. No. Ale kurde. Jeżeli tak chcesz. A, czyli to się idzie tak, w ten sposób. Jest tutaj przerwa. No tak. Ale wiesz, ja tak właśnie czekałem i mówię, kurde, coś jest nie tak z tym przejściem. I patrzę, jestem nagle na dole i tak, a, no spoko.
I tak idę sobie do ciebie, a ty pewnie nawet nie ogarnąłeś, nie? Że to ja idę. Nie, ja myślałem, że no, dwóch strażników idzie. Właśnie stanąłem obok drzwi, a ty cyk do szafy szybciutko. No mówię, no. Dobra, lipa. Dobra, mam 78, może jakiś cyjanowy zaraz tutaj będzie. Skąd mogłem wiedzieć, że tam jest zejście w dół? Cholera. A wiesz, widziałem, że strażnicy normalnie... O, idzie cyjanowy. Chodź tutaj, panie cyjanowy. Jest. Dobra, siedzę, odpoczywam. Dobra, dobra, uwaga. Tylko, słuchaj. No. Czekaj, ja biję kolejnego, bo nie wiem, może ma czerwony. Warto sprawdzić. Mów. Nie, fioletowy. Dobra, bo wiesz, zaraz będzie... No właśnie, już jest. No, przeszliśmy, ale... Aha. A, o to ci chodzi. Powrót do celi. Bo ja jestem obok ciebie. Zobacz, to ja. Ale co z tego, skoro za chwilę psy nas znowu zabiją? No właśnie. Customowe więzienia, takie piękne. Kurde, no to jest strasznie unlucky. No. Bo tu, wiesz, tu nie chodzi nawet o umiejętności, tylko o RNG, że musisz czekać, aż coś się wydarzy. Coś, na co kompletnie nie masz wpływu. Czyli, że strażnik akurat będzie przychodził. Dobra, jeżeli się zresetuje to więzienie, no to zakończę ten odcinek. Bo ja wiem, że tutaj za dużo się nie wydarzyło. Ale no mamy plan, ale widzicie, większość to jest po prostu oczekiwanie na to, aż jakiś strażnik po prostu będzie szedł w tą stronę. Lights out. Wiem, co powinniśmy zrobić, Mati. Wystarczy zrobić te kukiełki takie, do łóżka. Kiedy lights out będzie, lipa? No właśnie nie wiem. Bo chyba jeżeli będą kukiełki, to wtedy nie, oni nie znajdą, że nas na przykład nie ma w celi. Coś takiego. Nie dowiedzą się o tym. Cholera, pies nam jeszcze czeka. Ja sprawdzam na górze, czy idzie ktoś. Nie, no na górze nawet nie widać żadnego strażnika. O, lockdown. No i takie życie w tym więzieniu SCP. Chcesz uciec? Jest powalone. No, my jesteśmy w ogóle personelem DAL, to pewnie ludzie już rozkminili. Bo tam u Matiego mówiliśmy całą historię. Drugi raz nie mogłem wyrzucić itemu z siebie. Jeden mogłem, a następnego nie. Nieważne gdzie stanąłem. Tak? I znów to był armor ten ulepszony. Dziwne, jakieś zbugowane. Nie wiem. Ale jestem zdenerwowany, no bo przecież nie, to moglibyśmy uciec dokładnie. 10 minut, jakby ci strażnicy się dopasowali do nas, ale nie. No, ale nie mamy... Czerwoni w ogóle nie przychodzą. Tak. Cyjanowi się znajdą, a kurwa tam. Wiesz co, ja czekam. Nie no, lockdown to... Ale co się stanie, jeżeli mija lockdown? I psy mnie nie znajdą na przykład? A wiesz, próbujesz się tak ukryć? Żeby nikt mnie tutaj nie znalazł. Nie no, zaraz do ciebie dobiegną. Ty przecież 100 km na godzinę. O, kolejny sepek. Tutaj jakieś przejście? Szafa? W ogóle ja jestem w ogóle w innej części więzienia teraz. O, już biegną po mnie, kochane pieski. No walcie się, no psy, no. Człowiekowi nie dadzą uciec z więzienia. No. Dobra, żegnamy się. Sorry, że ten odcinek... No i za co mnie bijesz? No za co mnie bijesz? Biegnę do... pokoju. Tak. Aż. Jesteś kozak do... Kurwo, tfu na ciebie. Żegnamy się z wami. Dzięki za oglądanie. Kolejny odcinek u Matiego. Cześć.